Witam serdecznie Państwa, nazywam się Adam Jurkiewicz, prowadzę firmę ABIX i zajmuję się oprogramowaniem open source w edukacji. Jak również oprogramowaniem zamkniętym i różnymi za... Dzień dobry. Dzień dobry. A która to godzina? Kurczę, no za dwie, bo ja to... To już się zaczęło, jak to mówię, jeszcze nie czas? No przepraszam, najmocniej, dawajcie. Natomiast niestety... Nie ma już miejsc siedzących przy komputerach. No to listę sprawdzamy i wrzucamy do studenu. Nie, nie, ja już wiedziałem, nie, że będzie tu dużo więcej osób niż komputerów. A tutaj to siedzi? Nie. Nie. A tu jeszcze kopa. No ale krzesełka jeszcze są. Ja mogę dać moje krzesełko, proszę. No dobra, nie. Bo ja to tam będę i tak biegał. Tak, mam już. O, mamy, dziękuję. Proszę bardzo, co? Ustańmy, a jeszcze minuta, przepraszam. No właśnie, bo tu się zapraszamy. Jeszcze chłopaka. To co powiedz sobie może? A, no tutaj chyba. A czy już nie jesteś? Jest jeszcze jedno miejsce. Tutaj ktoś siedzi, tak? To jest ze strony? Czy to się płaci? Nie, to jest tak zwanego... Te małe niemieckie urządzenia to są terminale bezdyskowe, na których prowadzę te zajęcia po to, także komputerów niestety możecie nie włączać. Ja mnie do osób nawet nie znam, nic nie pomogę. Natomiast na tych terminalach bezdyskowych, na których będziemy te zajęcia nasze tutaj robić, to będę wam pokazywał parę różnych rzeczy i są one już potrzebne po to, żeby wam łatwo było nadążać za tym, co mówię. To znaczy, jak już będę chciał, żebyście zaczęli coś innego, to nie bójcie się, zobaczycie coś innego. O tak, to jest taka fajna ciekawostka, w klasie można to wykorzystywać, żeby na przykład uczniom powiedzieć: słuchajcie, teraz proszę skierować głowy na mnie, więc wyłączam wam monitory i już. Dobrze, wracając do naszego Pythona, bo o nim będziemy głównie mówić, to... to chciałbym pokazać wam parę rzeczy, które moim zdaniem mogą być dla was inspiracją do tego, jak wykorzystać Pythona nie tylko na lekcjach informatyki. Tak, no license jest, ponieważ to jest wersja demonstracyjna, ale to tam po paru sekundach znika. W każdym bądź razie będziemy sobie działać na tym Pythonie. Ja tylko króciutko zasugeruję wam jeden obrazek, jedną stronę internetową. To jest serwis GitHub Info. To jest przedstawienie tego, jak są aktywne repozytoria w tej chwili na GitHubie. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć, co to GitHub, a ci, którzy nie wiedzą, to jest po prostu serwis do kodów źródłowych oprogramowania, które są open source. Więc Python jest już na trzeciej pozycji. Jest JavaScript, Java, Python, CSS, PH, Ruby, C++, który jest na maturze, to już tak trochę spada sukcesywnie. To są dane za czwarty kwartał roku 2014. Zapraszam, jeszcze jeden fotelik wolny tutaj, niestety już nic innego nie mogę zaoferować. Kolejni będą przerywać na ziemi. Chyba że pani przytrzyma drzwi i wtedy już nikt nie będzie. Okej. Okay. Także, jak zauważycie, po prawej stronie jest rok 1991. Python nie jest nowym językiem programowania. To staruszek jest właściwie. Prawie, że bo tam już niewiele było wcześniej powstało. Natomiast teraz, nie wiem, czy przeżywa renesans, czy po prostu w ogóle wystrzelił, ale jest świetnym, często używanym językiem oprogramowania. Powiem tylko krótko. YouTube Pythonem stoi. Google po części Pythonem na backendzie stoi. Dziennik elektroniczny Helionu Pythonem stoi. Więc no są firmy, które z tego korzystają. W Pythonie jest wiele serwisów internetowych, które coś tam realizują. Jest świetnym właśnie językiem skryptowym do tworzenia serwisów internetowych. Ale nie tylko. Ponieważ na przykład istnieją aplikacje, które sterują ruchem lotniczym na lotniskach napisane w Pythonie. Także to tak... A to pewnie jestem, co samolot teraz spadł. No nie, on spadł nad wodą. Pewnie tam Python, co najwyżej w powietrzu. Coś. Okej. Okay. Moi drodzy, no to teraz
ponieważ powiedziałem, że będziemy sobie stosować to środowisko, to ja tylko wam pokażę taki prosty manewr. Przygotowałem sobie różne rzeczy, które będę chciał wam pokazywać. No i teraz chciałbym, żebyśmy sobie chwilę pograli. Niestety grać będą mogli tylko ci, którzy siedzą przy komputerach. Ja sobie przerzuciłem, zrobiłem Code Combat, teraz wasze terminale się wyresetują i za chwileczkę się uruchomią ponownie i wczytają określoną stronę internetową, którą po prostu wpisałem, że ma to być uruchamiane. Mogę wam nawet pokazać, to jest Code Combat. Nie, to nie jest inwigilacja, ponieważ ja was nie podglądam, ja tylko wam mówię, co wy macie oglądać. Jeszcze gorzej. No cóż, jak kto woli. Także nawet spróbuję też wejść na tą stronkę. Możecie sobie zobaczyć. No niestety to jest internet, więc tutaj trzeba mieć świadomość, że czasami pewne rzeczy będą trwały chwilę dłużej. Można sobie kliknąć na to czerwone i zrobić play. Nawet spróbuję tutaj. Tu opornie myszka chodzi. Jak się tak nazywa? Kombat. To jest pecze, ile wcale, tak? Krzyżówka? To nie, to znaczy. To jest coś takiego, że. Code Combat to jest taka gra, gdzie możemy uczyć się różnych języków programowania. W sensie taki ten. Taki. Nie, to nie jest Scratch, ponieważ tutaj musimy pisać. Ale są odpowiedzi. Natomiast uczymy się języka, gdzie piszemy komendy. Tak, możecie zrobić play, możecie sobie spróbować pograć. No i tak niestety, ponieważ mamy 45 minut, to trzeba będzie dosyć szybko to przechodzić. Ja tylko chcę wam zasygnalizować, że coś takiego jest, jak to wygląda. Możecie to pokazać uczniom, oni mogą sobie w to grać w domu. W ogóle w tej chwili można stworzyć własną klasę i mieć tam uczniów. A w wersji odpłatnej niestety, no to jeszcze jest więcej możliwości. Natomiast bezpłatnie nawet można sobie stworzyć taką wirtualną klasę. No i tutaj po prostu piszemy już konkretne polecenia kolejne. On nam oczywiście podpowiada, co tam należy napisać. Nie, jest polska wersja, tylko tyle, że ja używam przeglądarki w takim trybie, że on mnie nie widzi, że jestem Polakiem. Możecie zrobić play. Nie, bo najpierw trzeba mieć coś tutaj. Zobaczcie, co to jest. To jest życiowa gra, jak to wszyscy naraz się dopychamy, ale dlatego też tylko chcę to po prostu zasygnalizować. To znaczy tak, te odpowiedzi są po polsku. Jak się uruchomi w przeglądarce, gdzie jest zdefiniowany język polski, to one są po polsku. Przynajmniej pisany tekst, bo to, co jest mówione, jest po angielsku mówione, ale tekst pisany jest ciągle po polsku. No dobra, słuchajcie, teraz przejdziemy zatem do czegoś takiego, co jest lokalnie i będzie działało nam szybciej wobec internetu. Tak, wyrzuciło was, ponieważ ja jako nauczyciel właśnie stwierdziłem, dobrze klaso, dziękuję, już koniec. Tak, teraz macie coś takiego, ja jeszcze zaznaczę, żeby to się wam automatycznie uruchomiło i zaraz się przerestartuję jeszcze raz i uruchomi wam takie środowisko, które przygotowałem do tego, żebyśmy zobaczyli, co można zrobić z Pythonem.
Tam już na niektórych widzę, że się uruchamia. Dobra, słuchajcie. Nie jestem w stanie niestety pokazać tego waszego obrazu tam, bo ja mam innego laptopa. Natomiast jak sobie zobaczycie, to macie na dole takie ikonki. I teraz w pierwszej ikonce możecie sobie uruchomić pierwszą ikonkę. Tą taką z żółtym czajniczkiem. To jest edytor do pisania programowania, nazywa się Gini. Szczerze polecam go tym, którzy mają licealistów, którzy przez przypadek piszą maturę z informatyki, ponieważ ma podświetlenie kodu, ale nie ma podpowiedzi składu. A z tego co wiem, to na maturze jest to wymagane. Tutaj chciałem wam po prostu pokazać, że coś takiego istnieje. Natomiast tak naprawdę, koniec końców, interesuje nas raz, dwa, trzy, czwarta ikonka od lewej. To jest taka sieć pajęcza. Spider. Spider się będzie chwilę uruchamiał, bo to już jest taka aplikacja trochę większa. Natomiast to jest coś, co polecam tym, którzy chcieliby zacząć zabawę z Pythonem. Jak już to wyszło? Ale to jest na Linuxie, natomiast czy jest na Windowsie? Dlatego, że Spider jest na Windows, na Linuxa i na Maca. Okay. I ma ten plus, że nie wymaga od was, poza ściągnięciem i zainstalowaniem samego siebie, robienia już nic więcej, ponieważ z nim przychodzi cały Python i wiele różnych ciekawych bibliotek do Pythona. Więc pobieracie, faktem jest, że pół gigabajta instalka, ale pobieracie ją raz. Instalujecie sobie na tylu komputerach, na ilu chcecie, ponieważ to jest darmowe oprogramowanie, to jest wszystko open source, więc jest legalne, za darmo, nikt za to nie zachce od was nigdy ani złotówki nie może. No i można sobie tutaj różne rzeczy robić. O, ja na przykład mam jeszcze końcówkę z zajęć rannych, gdzie uczyłem się grafiki rekurencyjnej. Więc mam sobie tutaj takie coś jak from tartu import gwiazdka, czyli zaimportowałem sobie z biblioteki do obsługi żółwika wszystkie funkcje i po prostu tam sobie coś działało. Ok, ale to sobie skasuję, ponieważ nas to nie będzie interesować. Ok, ja sobie teraz już usiądę i powiem wam w ten sposób. Ponieważ jest nas, no niestety, dużo więcej niż oczekiwałem, że będzie, bo zazwyczaj nie wszyscy przychodzą, no to część z was będzie mogła sobie zrobić to na ekranie, co ja będę robił, część nie. No bo nie każdy ma klawiaturę. Ja chciałbym wam tutaj pokazać kilka takich drobnych rzeczy, które moim zdaniem mogą być ciekawe właśnie w nauce Pythona. No bo nie zamierzam was uczyć Pythona, to nie o to chodzi. Nie wiem, ilu z was zna, miało kontakt. Po prostu chciałbym, żeby to było dla was jakąś tam inspiracją na przyszłość. Tutaj mamy to okienko w lewej części, to jest to, gdzie piszemy kod. Na przykład możemy sobie napisać, że x niech będzie 10, a y niech będzie 12. A na przykład c niech będzie x dzielone przez y. Ale to byłby ten kod. No i mamy sobie trzy polecenia, takie dosyć proste. A zrobimy jeszcze do tego wszystkiego na przykład z niech będzie 12.0 i d niech będzie x dzielone przez z. O, tak, taką ciekawostkę wam pokażę. Czy da się powiększyć? Da się. Ok? To jest takie środowisko, gdzie możemy sobie wypisywać polecenia i sprawdzać na bieżąco, co się dzieje, ponieważ mamy tutaj u góry takie przyciski, wy również je macie.
jest debug file. Możemy sobie pod debug ustawić, kliknąć i wtedy to żółte nam się przełączy na początek naszego pliku. W prawym dolnym rogu zobaczycie informację, że jest debug file, czyli że coś się tam debuguje. On wskazuje, którą linię w tej chwili będzie debugował nawet. W prawym dolnym rogu, a ten przycisk do debugowania jest tutaj u góry. On ma skrót klawiaturowy Ctrl plus F5. On krzyczy, że coś jest nie tak. Co krzyczy, że coś jest nie tak? A, dobrze, okej. Okay. No to znaczy, że jemu się konsola z tego wyłożyła. Mogą? Okej. Okay. A jak u nas się nie nic nie wpisuje, to znaczy, że co? No. Nie, moment, spokojnie, bo ja tutaj nie pamiętam, jak on tutaj... Nigdy nie pamiętam, gdzie on ma taką możliwość, żeby podłączyć go do konsoli. Connect to NSM. U nas też to samo. To już wiem. Robimy tak, tak i Connect to NSM. To już pokażę wam, jeśli komuś coś nie działa, to w prawym dolnym rogu klikamy sobie na to iPython konsolę, żeby nam się tutaj zidentyfikowała konsola iPython. Tutaj, w tym miejscu, gdzie jest to konsolę, klikamy prawy klawisz myszy, prawy klawisz myszy i wybieramy Connect to Exciting Kernel. I robimy po prostu OK. I on się podłączy z tym skryptem do nowego kernela. Nadal wam nie działa? Nie działa. Musi nie napisać. Dobra, posłucham. Nie, słuchajcie. To na czas. No. Nie ma.
A co z Chrobkowem? A co za Chrobkowem? To musi być Dobrze, dobrze. Macie dwa w trybie debagowania. Wyszło taką statkę, już było fajnie. Jest okej. No, jest okej. Tak pójdę. Co się, a co się nie zadam? Bo chciałbym po prostu, żebyście na sekundkę spojrzeli tutaj, co ja będę robił przy tym debagu. Mamy go w tym trybie debagowania i jak teraz zrobię następujący manewr. Run parent line tutaj, to on mi zrobił aktualną linijkę X, przypisał 10. I w tej części, gdzie macie to takie niebieskie usage, to zobaczycie taką zakładkę poniżej w środku variable explorer i tutaj będziemy mogli obejrzeć sobie, że pojawiają nam się zmienne w momencie, kiedy my robimy kolejne kroki debugowania. To jest fajna rzecz w Spiderze, której nie ma w innych narzędziach dla Pythona. Jest taka strona. Jest, wiem. Tak, ona tam fajnie pokazuje namespace'y i wszystkie różne rzeczy, tak. Pokażę wam potem. Natomiast to mamy offline'owo, bez internetu. No więc możemy sobie zobaczyć po kolei, przelatując te linijki, jak pojawiają nam się kolejne zmienne, kolejne wyniki. I zobaczcie ciekawostkę, którą wam tylko chciałbym zwrócić uwagę. Mamy zmienną C, która wynosi 0, 10 podzielone przez 12 to 0. Oczywiście jest to nieprawdą, ponieważ 10 podzielone na 12 to jest 0,83334. Tyle tylko, że Python, zauważcie, że mamy dwie zmienne, Y, która jest 12 i Z, która jest 12.0. No po prostu inaczej dzieli przez coś, co jest zmienno przecinkowe, a inaczej dzieli przez coś, co nie jest zmienno przecinkowe. To jest taki ważny element, który zwracam zawsze uwagę, bo gdzieś tam kiedyś może wam się przydać przy pracy w Pythonie. Dobra, no to mamy nasze środowisko, mamy tryb debugowania, mamy możliwość podejrzenia naszych zmiennych, więc teraz chciałbym, abyście kliknęli sobie w tą kolejną ikonkę, która jest za Spiderem. A ja sobie ją otworzę. Ok, super. To kolejne otworzy wam po prostu konkretną stronę internetową, którą przygotowałem dla was. To jest współdzielony edytor sieciowy. Przy tej okazji zauważcie, że jak coś, ktokolwiek zechce tam pisać, to się będzie wam nagle pisać na ekranie.
Więc można to wykorzystywać na różnych zajęciach z uczniami w ogóle. Jest sobie takie oprogramowanie, nazywa się Etherpad. Jest dostępne jako open source dla każdego. Każdy może sobie to wziąć, zainstalować na swoim serwerze i posiadać. Ale ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę tutaj na te kilka linijek, które są na początku. Mianowicie, jest coś takiego jak import PyLab. Zaznaczcie to sobie, skopiujcie i wklejcie do Spidera. Chociażby na początek przed te nasze xy, te xy możemy skasować. Niech sobie będzie samo import PyLab. I jak wrócimy sobie do naszego pada, mamy zdefiniowanie dwóch zmiennych x i y. Nie, gdzie to używamy? Do tego. Zamiast naszych x i y. Okej, dobra. Już sekundkę pomogę. Nie, co kasujecie? Znaczy, może nie tak. Skasujecie ten tekst. Odpowiem się. Tak, ciach. Teraz uruchom sobie to, co jest znajdujące na prawo. Tak, okej. Okay. Dobra, zaraz import file'a, to pierwszą linię. Import file'a, to trzeba skopiować. Ewentualnie spójrzcie, ja zaraz powiększę jeszcze mój ekran. Żebyście zobaczyli. Ctrl Shift i plus. Okej, okay. To teraz powinno być w miarę sensownie widać. Mamy trzy polecenia, ja je specjalnie co drugą linijkę zapisałem, żeby było lepiej widać po prostu. Ale u Was mogą być jadę po kolei. Mamy polecenie import PyLab. Mamy polecenie X, to jest macierz o elementach 1, 2, 3 i Y 4, 5, 6. 4, 6, 5. Ok, nie będę się zbierać. To dziwne, bo pisałem, już wiem, popełniałem niemieć linię. I teraz, jak spojrzycie sobie, mamy tutaj dwie komendy. PyLab.plot. Którą przekleję i ona mówi, że z modułu PyLab, którego nauczyliśmy przed chwilą Pythona, bo go zaimportowaliśmy, wykonaj procedurę, tudzież językiem obiektowym mówiąc tą metodę plot i jako parametry weź x i y, nasz x i nasz y. I on de facto w tej chwili gdzieś tam w pamięci operacyjnej swojej wyrysował już wykres. Za chwilę każemy mu pokazać ten wykres po prostu na ekranie komendą PyLab show, po prostu możemy sobie zaznaczyć. Zrobić tak. No i w ten sposób powiemy mu pokaż nam na ekranie. Ale oczywiście jeszcze nic nie widzę. Bo trzeba by to jeszcze uruchomić. Ja sobie teraz uruchomię to całkowicie. A tylko może jeszcze zapiszę. W ostateczności, tak jak mówię, jeśli coś nie ten, to ciach go jeszcze raz. On i tak będzie pamiętał ostatnio wypisane polecenia, a po prostu zainicjuje w pełni całe swoje środowisko. O. Teraz spróbuję zrobić tak, żeby było widać. O, tutaj mamy nasz efekt. Dla wartości 1, 2 i 3, 4, 6 i 5 zostało wykreślone na wykresie i połączone liniami, bo po prostu wszystkie punkty po kolei łączy.
Więc gdybyśmy mieli tych punktów odpowiednio więcej, to moglibyśmy na przykład piękną sinusoidę wyrysować. No bo z trzech punktów to się nie da sinusoidę zrobić. To jest taki daleko odbiegając od ideału przykład części sinusoidy. W każdym bądź razie, jak zauważycie, to to, co chciałbym wam przy tej okazji powiedzieć i pokazać. Ja nie muszę się martwić o to, w jaki sposób mam zbudować rysuneczek. Co zrobić, żeby się wyświetliły kreski? Jak to w ogóle w komputerze zaprogramować? Ja po prostu mówię mu, zrób mi plot, czyli rysunek na podstawie układu współrzędnych x-owe i odpowiadające im y. To wszystko. Jestem w stanie, pisząc odpowiednie parametry w tym plot, oznaczyć, że to ma być kolor nie niebieski, tylko czerwony, że to nie mają być linie, tylko na przykład plusiki, czy też kółeczka, różne inne takie rzeczy. I w tym momencie mam narzędzie, którym mogę posłużyć się na przykład na matematyce. Bo możemy sobie zrobić, zdefiniować zbiór liczb naturalnych od 0 do 1000, zdajmy na to, do tego dołożyć funkcję, która wyliczy nam dla każdej x-owej wartość y-ową i pokazać ją w postaci wykresu na ekranie. Postaram się, jeśli dacie mi chwilę, to pokażę, bo w tym przykładzie, który tutaj zrobiłem, to mam to przygotowane. Więc szybko wam tylko powiem i opiszę, co tutaj mamy. No to jest to. Tutaj sobie to wskazuje. Ok, i teraz spróbujemy to uruchomić. File AP. Gdzieś mi tutaj się to X-Label. Ok. O, dobra. Teraz co prawda z kolei nie wie. O, mamy nasz wykresik. Który jak zobaczycie, jest już kilkoma sinusoidami nałożonymi na siebie w kilku różnych kolorach. Żeby było śmiesznie. U was za 10 sekund się odblokuje. To jest biblioteka. To jest biblioteka. PyLab to jest biblioteka Pythona, która została stworzona przez programistów właśnie do takich zastosowań matematyczno-fizyczno-naukowych. Nie tylko. Nie tylko. PyLab generalnie rzecz biorąc to jest morze różnych rzeczy. Ja spróbuję wam tutaj zaraz, nie pamiętam, czy sobie zdefiniowałem PyLaba. Nie. Na dole macie taką ikonkę, która jest takim kółeczkiem z wykresikami. Wam możecie kliknąć i to was przerzuci na stronę, która opisuje właśnie tą bibliotekę, to się nazywa Matplotlib, czyli matematyka, rysowanie, library. Tam jest wiele różnych przykładów, co można zrobić z Pythonem, jeśli chodzi o wykresy. Naprawdę można wiele i uważam osobiście, że to jest fajne narzędzie, żeby właśnie nie tylko na informatyce je wykorzystywać. Ale na przykład na matematyce, do statystyki, do różnych rzeczy związanych z fizyką. Jest nawet specjalna biblioteka, która się nazywa chyba Biochemics, czy jakoś tak, i ona pozwala wyrysowywać molekuły i obliczać wzory chemiczne. I to są takie black boxy, które udostępniają wam różne funkcjonalności, co do których nie warto nawet zastanawiać się, jak działają, tylko wystarczy wiedzieć, że są i że można ich użyć. Tak jak ja tutaj, przed chwileczką, no, zrobiłem kilka linijek kodu programu tak naprawdę i on wyrysował mi wykres. Jeśli bym się chciał zagłębić w to, co zrobiłem, to zobaczcie, że na przykład jest coś takiego w linii 10 u mnie, jak line space,
z biblioteki NumPy. Przepraszam, to nie muszę wziąć. O, pokażę wam tylko to, co jest ciekawe. Jedna funkcja, która generuje mi, to jest x. OK. Pokażę wam tutaj. 200 kolejnych liczb jednym poleceniem. Od minus 10 do plus 10, 200 liczb. On obszar od minus 10 do 10 na osi dzieli na 200 i te wyniki po prostu oddaje w postaci tablicy. Jedno polecenie, które generuje mi przygotowaną tablicę wartości x-owych do wykresu, jeśli chcę wykres położyć na od minus 10 do 10, potem każdą z tych wartości x-owych przemnażam, robię sinus razy kosinus, w innym miejscu robię z tego sinus razy 1,34, bo tak mi się akurat spodobało. No i na końcu wrzucam to na ekran, żeby zobaczyć efekt, jak to wygląda. I już. Jak zaczniemy, to mam tutaj plot x, z, x, z, czyli dla każdych x-ów mam wyrysowane najpierw wartości z, potem wartości z. I on mi to po prostu wyrysowuje wszystko na jednym wykresie. Także można z tego Pythona wyciągnąć więcej niż tylko uczyć dzieciaki programowania, albo inaczej, przy okazji innych przedmiotów również wkleść tą naukę programowania, no bo one muszą w końcu jakoś napisać ten kod. No ale można to napisać, jak widzicie, w 20 paru linijkach, żeby dostać ciekawy wynik. Ale można dać zadanie, zobaczcie, jak zmieniają się na przykład, nie wiem, właściwości funkcji w zależności od jakiegoś parametru, tak? Jeden jak przeprogram z takim parametrem, drugi z takim i porównają sobie wykres. No dobrze. To tyle, jeśli chodzi o Spidera i takie środowisko do różnych rzeczy związanych z matematyką. Ja na tej mojej stronie nawet troszeczkę więcej przykładów dałem, ale to nie będziemy tego teraz robić. Natomiast gdybyście chcieli, to spiszcie sobie z linijki ten adres i po prostu możecie spokojnie w dowolnym momencie tam wrócić, kiedykolwiek ta stronka będzie żyła. Na tej przeglądarce, jak jesteście w tym padzie, tam u góry jest coś takiego pad.avix.info.pl łamane przez p, łamane przez Python, podkreślenie mrozy. No i to jest adres do strony, która zawiera te przykłady, które przygotowałem tutaj, żeby wam pokazać. One są krótkie, po prostu wystarczy je skopiować, wkleić do Spidera, uruchomić i zobaczyć, co się będzie działo. Myślę, że to jest dosyć dobry sposób na to, żeby próbować po prostu coś. No bo oczywiście można najpierw tonę książek przekopać, ale czasami do prostych rzeczy nie potrzeba, wystarczy jakiś działający przykład. Dlatego też jest ta stronka z opisami do matplotliba, gdzie są tylko przykłady i ewentualnie dokumentacja. OK. A teraz będę chciał wam pokazać kolejne środowisko, które jest dedykowane dla Pythona. Jest ono również dostępne ze Spiderem. Także nie ma tutaj problemu. Nazywa się IPython i u was jest to raz, dwa, trzecia od lewej ikonka. Spidera możecie zamknąć bądź zminimalizować, nie ma to znaczenia. Natomiast tutaj będziemy sobie próbowali w tej chwili, bo mamy myślę, że 15 minut. 9? 10 mało. Dobra, słuchajcie.
import-system, robimy tak. Przejdziemy bardzo szybko. Import-sys, naciskamy Enter. Powinno zadziałać dobrze, czyli nic nam nie wypisać. Następna linijka sys.path.append i w nawiasie od mcpi w takich pionowych, pojedynczych apostrofach. Wybaczcie mi tylko sekundę, nie patrzcie na to, co ja teraz będę robił, dobra? Bo ja sprawdzę, czy ja u siebie w ogóle to mam tam. Okej. To teraz ja będę pisał coś, czego wy nie piszcie, dobra? Dobra. Wy trójeczki w ogóle nie patrzycie, bo u mnie to jest po prostu w innym katalogu niż u was. Wy piszecie tylko to, co jest w pierwszej linii i w drugiej. Koniec. Trzecią po prostu przykrywacie wzrokiem. Natomiast dopiero to, co będę teraz pisał w czwartej, to wy również piszecie. Zatem ja mam cztery linijki, a wy powinniście mieć tylko raz, dwie i trzy. Nie mam chyba dłuższego. Jeszcze raz przypominam, najpierw jedynka, potem dwójka, potem czwórka. A tylko trzeba sobie ściągnąć jeszcze po Minecraft normalnie, tak? To nie jest dostępny. Pajki, ściągnij pipi wcale? Nie, MCPI nie jest tak paczkowany pipem. MCPI trzeba gdzieś tam z GitHuba sobie pociągnąć, ale jak wejdziesz na cyfrowaszkoła.pl, to u mnie jest link do tego repozytorium GitHubowego. Jak pipem ci się uda pociągnąć, to powiedz. Dobrze, moi drodzy, to teraz czas na to, co nam się kryje tutaj. Mianowicie, teraz dziewczyny będą widziały lepiej. Tu jest taki mały mikrokomputer, on się nazywa Raspberry Pi. I na nim jest taki specjalny system operacyjny, na który jest dostępny Minecraft w wersji darmowej. I to jeszcze do tego wszystkiego tak przygotowany, że można nim sterować przez sieć. Ponieważ jeśli weźmiecie i kupicie normalnego Minecrafta, takiego na zwykły komputer, go zainstalujecie, to on jest niesterowalny przez sieć. Dopiero trzeba doinstalować oprogramowanie, które robi z niego serwer Minecraftowy i wtedy jest on dostępny przez sieć. Ja próbuję to zrobić właśnie z takiej książki, tu wam tylko zasygnalizuję, polecam. Ja tego nie sprzedaję, więc z tego nie mam ani słówki, żeby nie było niejasności. Ale fajna książeczka, nauka programowania z Minecraftem. Bo tutaj jest opisane, jak sobie to zrobić na komputerze, takim zwykłym. Ja właśnie próbuję to zrobić od paru dni, tylko nie mam za bardzo czasu, ale tak po trochu mi idzie. Na razie udało mi się skompilować ten serwer taki niby, ale jeszcze go nie uruchomiłem. A potem przyjdzie do tego, jak go uruchomię, czy to w ogóle działa. Wiem, że działa tutaj, dlatego wam pokażę. W Raspberry Pi jest ten Minecraft od razu, to jest taka Pi Edition, specjalna wersja skompilowana na Raspberry Pi i tylko tutaj dostępna, bo to nie jest od źródła, tylko to jest binarka, więc niestety jest tylko na ARMA. Ale możemy sobie zobaczyć najpierw jego IP, to jest 10.32.39. To będzie nam potrzebne za chwileczkę, ja to zapiszę tutaj, owe 10. 10, 30, o, 10, jak tam dalej? 10, 30, 2, 39. Dobra, okej. Okay. No a tam to jest invalid syntax, no bo to nie jest polecenie Pythona.
więc oczywiście on mnie o tym poinformował, ale będzie nam to za chwileczkę potrzebne, ponieważ tutaj musimy uruchomić naszą grę. Zrobimy sobie, że stworzymy nowy świat. Ja specjalnie jeżdżę z własnym monitorem, bo to ma tylko HDMI. Niestety, trzeba o tym pamiętać, albo przelotki do VGA, albo coś. No albo na przykład jakiegoś dużego telewizora, albo do projektora z HDMI. No i nie jest to też domą prędkości. Okej, okay. No i tutaj mamy naszego Minecrafta. Nie znajduję na pewno. Słucham? Nie znajduję tego, a propos tego... Tego pipa? Nie ma na pipie. No, no właśnie tak się bałem, że tego nie ma na pipie, bo ja też kiedyś szukałem i nie znalazłem, więc... Ale jak wejdziesz cyfrowa szkoła waf.pl, tam jest w rozwiązaniach jest Minecraft i Python i tam jest link do GitHub. Okej. No to teraz tak, słuchajcie, mamy tak naprawdę ważna dla nas jest linijka czwarta. Myśmy w tym środowisku nauczyli się obsługi Minecrafta i obsługi bloczków, ponieważ Minecraft to są bloki położone w przestrzeni trójwymiarowej. I pierwsze co musimy zrobić, żeby coś tam się wykonało, to utworzyć sobie obiekt. Słuchajcie, tworzenie obiektów w Pythonie. Oto sposób na stworzenie obiektów w Pythonie pisze, że obiekt ma być. I to wszystko. I teraz tylko coś mu przypiszę. I ja przypiszę mu z biblioteki Minecraft metodę Minecraft, a z metody Minecraft mam coś takiego jak create. I tutaj mam mu podać adres IP, czyli nasze 10.30.2.39. Siak, daję Enter i mój komputer jest już podłączony z tamtym. Teraz wy możecie zrobić to samo u siebie, wpisać dokładnie po prostu tą linijkę, jedną. I nacisnąć Enter. I jeśli nic się u was nie wydarzy, tak jak i u mnie, to znaczy, że jesteście połączeni. Słuchajcie, no to ja tylko powiem wam jedno potem. A dziewczyny, mam pytanie, czy coś się pojawi na ekranie? Halo. To co ja piszę, pojawia się na ekranie Minecrafta i to jest cały efekt tego działania tak naprawdę. Że jesteśmy w stanie z jednego komputera sterować czymś innym całym światem. Ja tutaj wysłałem komunikat, żeby to było łatwe i szybkie, ale można oczywiście ustawić bloczki, można sprawić, żeby te bloki były określonego tworzywa, no bo to mogą być bloki na przykład powietrza i wtedy wyczyścimy cały obszar Minecrafta jak leci. Mogą być to bloki na przykład skał, kamienia, lawy, wody. Można sprawdzać, gdzie znajduje się ludzik tam w tym świecie. I można też ludzikiem sterować, czyli na przykład kazać mu się nagle pojawić w innym miejscu. W tej książce znajdziecie gotowe pomysły na to, jak sobie zaprząc tego Pythona do współpracy z Minecraftem. Czyli na przykład jak zbudować drzewo. Ja kiedyś się pobawiłem, udało mi się zrobić funkcję, która rysowała krzyż. Na przykład podawałem współrzędne ten i tam mi się krzyż wyrysował z różnych stron. No i nagle krzyżami mogłem zapełnić całą krainę Minecrafta. I zobaczył las krzyżu. Tak, mniej więcej. Tak, 96. Na przykład. Potem pętla od 1 do 96 krzyże. Lub też można zrobić coś takiego. Sinusoida i reprezentacja tej sinusoidy w klockach już w Minecrafcie. To jest coś, co moim zdaniem może być ciekawe dla uczniów, bo po prostu daje im tą samą wiedzę i te same rzeczy, ale w innym środowisku. W takim, gdzie grają. Można zrobić takie zawody. I każdy z was napisze program, który będzie coś tam robił w tym Minecrafcie i będziemy go wszyscy wspólnie naraz uruchamiać przez sieć. Zobaczymy, co się będzie działo. Na przykład jeden będzie robił jakieś bloczki, a drugi będzie te bloczki kasował. Albo coś... No, pomysłów jest wiele. Trzeba na nie wpadać tak naprawdę, na te pomysły.
Słuchajcie, no ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Przepraszam, że tylko tyle, albo że aż tyle, że tak szybko. Trzeba mieć HDMI albo przelotu.